Polska Szkoła Sobotnia w Kierowatorze im. Marii Skłodowskiej-Curie nominowała rotmistrza Witolda Pileckiego do 8. edycji filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. To są medały PRL. Prawość charakteru objawia się prawością czynów bez namysłu wstąpił do piekła, obozu stracenia celem ratowania ludzkiego istnienia. Z poświęceniem i odwagą legendarnego Herosa ratował Polaków i Żydów przed planową akcją SMS-ów. 947 dni przebył w obozie zagłady, na ochotnika. Niestrudzenie w pracy obrony człowieka. Spotkał w KL Auschwitz ludzi godnych oraz konfidenta grubą rybą w rządzie PRL. Zakład Cyrankiewicza do nosiciela na spół więźniów. Witold Pilecki zaczyna prawości w czasach PRL-u, dostał medal. Strzał w tył głowy especkiego rewolweru. Tak zamordowano rosmistrza Witolda Pileckiego, najodważniejszego człowieka XX wieku w mokotowskim więzieniu 25 maja 1948 roku.